Dzień dobry, witam. Nowe informacje na temat Kazachstanu i tego, co się tam dzieje. Jesteśmy po orędziu prezydenta Kazachstanu. Według Tokajewa terroryści zaatakowali największe miasto kraju, Ałmaty, 6 falami i było ich około 20 000. Bandyci i terroryści byli dobrze wyszkoleni, zorganizowani i dowodzono nimi ze specjalnego centrum, jakiego nie wiadomo. Niektórzy mówili nie po kazachsku, napisał na Twitterze. Ambasady nie ucierpiały. Prawie 3000 zatrzymanych. Potwierdza się raczej też, że mamy do czynienia z przejęciem władzy przez Tokajewa od wcześniejszego prezydenta Nazarbajewa. Wreszcie odezwały się Stany Zjednoczone od 2 po 6 dniach w ramach ustami swojej przedstawicielki, które można zobaczyć na zdjęciu. No makabra, wiarygodność jest super. Blinken zaapelował, stwierdził, że Waszyngton zdziwiony przyjął prośbę kazachstańskich władz o interwencję wojsk Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli tamtejszego NATO. W piątkowym orędziu Tokajew zaznaczył, że nie zamierza negocjować z terrorystami. Prezydent wydał polecenie strzelania do terrorystów bez ostrzeżenia. Zaznaczył, że zamierza działać przeciwko protestującym terrorystom i konspiratorom opłacanym przez siły zewnętrzne, tak surowo, jak to jest możliwe. Ten rozkaz jest niepokojący. Świat będzie się właśnie przyglądał, czy nie dochodzi do złamania praw człowieka i praw do sprawiedliwego procesu w Kazachstanie, mówią USA. Idioci. USA wzywają siły rządowe do powściągliwości w utrzymaniu stabilności. Powiedziała jakaś tam, nie ma sensu, w briefingu prasowym o pokładzie prezydenckiego samolotu AF Force One. No ciekawostka, czyli musieli się wzbić w górę, żeby zrobić briefing? Chyba się boją. Wariactwo. Też i teraz kilka informacji nowych z Bielsatu. Nie jest to jakieś tam super nowoczesne czy super nowe. Pacyfikacja buntów w Kazachstanie, najważniejsze wydarzenie z 7 stycznia. Według władz Kazachstanu zamieszki na większym mieście kraju Ałmaty zostały stłumione. Dziesiątki osób już nie żyją, ponad 1000 jest rannych. Przemawiając do narodu, prezydent Tokajew oświadczył, że sytuacja w kraju została opanowana, a terroryści będą zlikwidowani. Ja przyznam, że służbom wydał rozkaz rozstrzelania bez ostrzeżenia. W całym Kazachstanie wprowadzono najwyższy krytyczny poziom zagrożenia terrorystycznego. W kraju ustanowiono 70 wzmocnionych punktów kontrolnych, blokpostów. Dzięki bardzo.